Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód z anatomistami. Tak więc ostatnio mieliśmy nieprzyjemne spotkanie, jeżeli chodzi o orki, ale daliśmy radę. No i zobaczmy, co dzisiaj. Zaczynamy od tych śladów. To jest jedno z moich ulubionych rodzajów zadań. Uważam, że łatwe i można dość szybko na nim też zarabiać, ponieważ przeciwnicy są no, z przedmiotami. O. Nie będę własnych ludzi okradał. Że one są. O kurde, gobliny. Myślałem, że zabiją naszych złodziei. To byłby trochę problem. Teraz tak. Tu bym chciał jeszcze jedną. Czyli. Znaczy, on nie jest zły, ale. Chciałbym kogoś z naszych na hybrydem. No i też jest pytanie, czy jego tutaj nie wstawić. On ma już 11 level, czyli jakby co zawsze jest gotowy do akcji. No ci jeszcze czekają, aż dojdą do siebie po wypiciu ton mikstur, których ostatnio nawet rozdawaliśmy. Nie wiem, czy nie za dużo naraz, ale okej. Nie mają żadnych łuczników, czyli przyjdą. W ogóle bez szans to. Egzekucja po prostu. Niepotrzebnie się w ogóle tym przejmowałem. Dobra, ja chcę ich tutaj okrążyć i zlikwidować. O, nie być tak łatwo. Skup się na tym bestarczy, niestety ci nie wyszło. Ja tutaj dalej dociskam ten front. Nasz najlepszy człowiek. Tu nie wiem, czy dobrze, że już jest wystarczy. No. Chyba trzeba by mu błonową sprawić. Czekaj. Krok do przodu. Pięknie. Tu bym ich przyblokował. I super. Dobra, herbatka jest, można grać. Dobrze. O, nawet weszło.
To my go przyblokujmy. Dobrze. I wracamy. Małe pieniążki, ale też i małe wyzwanie, tak nazwijmy to. O, ile level na takim małym wyzwaniu. No tu ma minus 5, więc w ogóle ignoruję tą. O. I tak, on już zostanie z toporem. Jak najbardziej. Jest dodatkowe przebicie pancerza, więc przyda się. Tu to jest nasz kolega po fachu. Co będzie robił, jeszcze nie wiemy, i na czym się skupi. Wolałbym go lekko zbrojnego, patrząc na jego wytrzymałość, ale czy ja już chcę dawać, jeszcze nie wiem. Tak samo nie wiem jeszcze, jaką broń chciałbym mu dać, a to na pewno chcę mu dać tarczę. O. I tu... O! Całkiem. Tu będzie ciężko. Zbrojny ma dosyć wytrzymałości, żeby nosić potężną zbroję i dosyć obrony, żeby być tuchendem. Tylko trochę mało ataku, ale mało, no 60 plus już. W sumie zobaczymy, kto on. Czy ten jest tutaj, że ma też 9 level, no ale on będzie miał dwuręczny miecz chyba. Nie, ten ma właśnie. Zapominam już, co komu dałem. Zobaczymy. I weźmy przesyłkę. Dobra. No tu trzeba poczekać chyba do rana, chociaż z drugiej strony. Zobaczmy. O, kolejna dostawa. Trochę tania, no ale dostawy są dobre. Nie, szukać tego mi się nie chce. Po prostu wędrujemy dalej, gdzie tym razem. Wracamy praktycznie. Fajnie byłoby jakichś bandytów czy coś spotkać po drodze, żeby trochę chociaż dodatkowo dorobić. Nie będziemy otwierać
przysyłek cudzych. O, i tutaj to, co byśmy chcieli. Ten kurier naprawdę ma niezłą obronę w zwarciu. To mówię, potrzebuje lepszego dwuręcznego miecza. Okej. Dobrze. Może tutaj. O. Mają ochotę się jednak bić. Podejdź tak. Mówię, z tyłu są groźniejsi, no ale nie zawsze widać wchodzi w nich. Agresywni. A chyba ruszę do przodu dość agresywnie. Przyblokował. Tu dość niebezpiecznie, poczekaj. Średnio podoba. Wiecie co? Zaryzykuję. Ach, nie da się już przez dwóch. Strasznie dużo ataków idzie w próżnię. My się bijemy, bijemy, nikt nie obrywa. Oni się bardzo defensywnie ustawili. Groźny. Tu najrozsądniej. I teraz tak jak on podszedł, to już jak najbardziej go dziabniemy. Ładniusiu.
Teraz bym spróbował przez dwóch. Ach, nic z tego. Zdecydowanie ten jest groźniejszy i też sprzątnięcie go tu widzę podziałało. Piękniusio. No, już teraz trwa ofensywa się nasza. Ten się naprawdę nie spisuje tutaj. Wygraliśmy, ale w takim wymęczonym stylu trochę. Czułem takiej naszej miażdżącej przewagi, że tutaj przyszliśmy i pokazaliśmy, kto tu rządzi. I nawet doświadczenia specjalnie nie zgarnęliśmy. Co mu jest? A, da se radę. Inwazja się skończyła. Dobra, nie będziemy tutaj kombinować. Okej, i co? Nie wiem, chyba nie zestrzelił, bo nie dostał żadnych bonusów. Chciałem tych goblinów załatwić. O, tu jest unikatowy goblin. Fajna broń, może się uda ją zdobyć. Dla lekkozbrojnego miecznika. O kurde, kolejny blisko przyleciał myśliwiec. No niestety teraz podwyższona gotowość, ciągłe patrole. Tak to jest, ma się bazę niedaleko.
Nie on miał dostać, ale powiem tak, dobrze, że dostał. Ciekawe. Straty będą, jak dalej pójdzie. Dobra, musimy się skupić, żeby ich trochę przetrzebić, a nie to nie w ten sposób. Starczy. Spróbujmy jego. Pomogło. Tylko tu nie będę mógł podnieść tarczy, no ale trzeba. Słabi jeszcze jesteśmy. Żeby trochę mniej strzelali. To samo tu. Podwyższenie. Spróbujmy tego ich szefuncia dziabnąć. Dobra, tarcza w górę. No, ten jest niebezpieczny.
Spróbuj tą mędę. Tu i gdzieś tu, a nóż, o, dostał. Szczerze nie zakładałem, że go trafimy, powiem szczerze. Ale jak ucieknie, to ucieknie, pół biedy. My chcemy, żeby ten nie uciekł, najważniejsze. No, on nie dostrzeli. Ja mam dodatkowe życie. Psy go zjedzą. Albo i nie. Łucznik? Też nie. Co za dziad. Wreszcie. No. Mamy. O, to jest całkiem fajna broń. Na kogoś lekko zbrojnego. Z żarciem kiepską. Ceny średnie. Może jemu to dam. Prawda? To nie jest takie idealne. Ja trochę nie wiem, jak go budować, bo no to jest problem, żeby go opancerzać. Inicjatywa i lekko zbrojny. To będzie średni. A starczą nie będzie nigdy jakoś specjalnie dobrym. Bo ci już mają jakby profesję. On. Albo dobra, spróbujemy to u niego rozwinąć. To jest lepsze od ciężkiego miecza nawet. Od tego na pewno, czy od Arming Sworda, czy w sensie, czy od tego Noble Sworda, to nie wiem. To prawie nie buduje zmęczenia, to jest największy plus tego. To jest miecz czy sztylet? Miecz. No dobra. Miejmy nadzieję, że chociaż inicjatywę będzie dostawał. W sumie można by go zrobić podobnie jak naszego asasina w kampanii kłusownikami. Tak patrzę. W sumie. Może by się i spiął w takim buildzie. Tu 50, te dwa. Zrobimy chyba tak. Zobaczymy, czy się uda powtórzyć. Tylko, że nie ze sztyletem. Co prawda, tak patrząc, to właśnie jemu by było potrzebne to, co nie generuje zmęczenia przy pudłach. Hmm.
Ale to w takim razie jemu byśmy dali regenerację, czyli wtedy łatwiej by mu było przetrwać mimo obrażeń. Dobra, to jakąś wizję już mam. Może jednak tak. Może na razie tak. Czarny gdzieś tam ruszył. Żadnych misji. Dam, chociaż nie wiem kiedy go będę używał. Ten by się tego nadał buildu. Jeszcze lepiej. Gdzie jest szczurołap? Tu. No. To ma mało życia z kolei, ale... No i mało, czyli nie, fakt, nie mam morale, żeby narzucać debuffa. No i szukamy też kolejnych kolegów po fachu. Ciągle by chcieli, żebyśmy się bili z tymi zielonoskórymi jeszcze. Mało żarcia, trzeba będzie kupić w następnym mieście. No i mało pieniędzy. No, może mało to przesadzam, ale... Dobrobytu nie ma jeszcze. Dobra, jest jedno gwiazdkowe, trochę śmieszny pieniądz, no ale dobra. Coś do żarcia jest. Ceny kiepskie, ale trzeba się odblokować po prostu. Nie o to chodzi. No, teraz się nawet wzbogaciliśmy. Poważnie myślę nad zakupem pierwszej realnie cięższej zbroi. Albo jemu młota. Bo z tym bonusem rzeczywiście ten młot byłby bardziej adekwatny. Ten będzie tanki, jak dojdzie do siebie. Dobra, ciekawe co tu będzie. Nie zakładam coś super mocnego. Bandyci. To 7, ueta. Mięsko armatnie. Chyba pójdę się nimi zająć od razu.
piękniusią. Próbujmy tamtych z tyłu przyblokować, żeby się nie strzelali bezkarnie. Dobra. Tu i tak nie mieszałem już ruchu, więc... Dobra, ten ucieknie. Tak, to o to chodziło, żeby się go pozbyć już po prostu. No, przyzwoicie, łatwe, więc nie będę narzekał. Nie, ja chcę mieć bonus za sierżanta. Nie wiem, czemu nie dostałem tego zlecenia ciągle. Dobra, idziemy gdzieś tam. Sorki, mała pauzunia. Dobra. Pięciu nomadów, to egzekucja po prostu, tylko nie chcę w tym bagnie z nimi walczyć. Czy oni naprawdę chcą zaatakować? O, całkiem ładnie. Na pewno to, dodatkowy atak to jest niebo a ziemia, mieć a nie mieć. Zobaczyli nas i zmienili zdanie, ale nie damy im tej przyjemności, czyli dorwiemy i zatłuczemy. Zastanawiam się, czy tu nie poczekać po prostu. Strzelcy się nie spisują. Ten lepiej. Ten jest dość groźny, na razie czeka.
Myślę, że podmienię. Tak jest, no to jest nasza elita. Piękniusiu. A chyba go tu przyblokuję bez przesady, ten nie powinien być taki groźny. I tego bym chciał załatwić. Tą bronią to se może ukraść nam broń na przykład. Ma podwyższenie, czyli tutaj mu trochę łatwiej się bronić. No. Chyba. Jego koniec. Szybkie łupy. Bardzo dobrze. A, my nie mamy gdzieś, kurde, w sensie musimy sami sobie wybrać drogę. Goblin Riders, ja... O kurde. Tylko to jest bez w sumie wilków. To jest to, co nie uważam, żeby było jakoś specjalnie upierdliwe. Ten się dość kiepsko sprawdza, chociaż wydawałoby się, że ma przyzwoite staty. Czy to 7? No, przyzwoite dużo powiedziane, ale... Nie będę uciekał przed goblinami bez przesady. Nie lubię ich, ale no. Ale naprawdę, ostatnio ciągle gobliny mamy. Myślałem, że jak się kryzys skończy, tylko że one się już wygenerowały, teraz biegają po mapie. Po prostu. Chyba spróbuję tamtędy pójść. Ty musisz frontalnie. Nie, no, musimy mieć lepszą broń. Niebezpieczne, ale chcę ich trochę przyblokowywać powoli. Tu. Naprawdę jestem zniesmaczony naszym tankiem. Ostatnimi czasy on ciągle się obrywa. I to od takich przeciwników trochę niegodnych.
tarcza w górę. Pomóż se psem, bo naprawdę ty dostajesz w papę. Dobra, krok do przodu. Ja chyba nie tam strzelę. Dobra, to czyśćmy tutaj koło siebie. Spróbuj go po prostu wyplątać. O. Dobra, no trzeba blokować, nawet jak nie uderzymy, to na samego zblokowania. Jeszcze w krzaki nam wlasną. Wyplącz się może do końca. Pięknusią. No, tam poszło lepiej niż tu blisko. Dobra, ciśniemy. Problem, że tu jest goblin, ale go nie widzę. Ten ucieka. Już go widzę. Ci na szczęście są... O, w tym momencie to powiedziałem. Bo są nieudolni w walce wręcz. Tarcza w górę. Musisz tu strzelać, nawet jak to kiepsko rokuje. Po prostu idziemy do przodu. Ach. No ale już prawie wszyscy panikują. To po doświadczenie walczymy. Głupów gigantycznych nie będzie. No, jeszcze może nam zwiać. A, trudno. Próbuj go przyspawać. Dobra.
Okej. Ktoś awansował? Dobrze. To już mniej dobrze. I co ostatnie? Jednak atak, no już z tego wszystkiego dwa w ataku coś zmienią. Mało życia mam. Na pewno, czy na pewno, czy to, czy może overhelming, kurde. Na pewno będzie lekko zbrojny, patrząc na jego wytrzymałość. Więc to też by się, albo nie, wiecie, mam dylemat trochę. Dobra, to najprędzej, bo jednak w miarę regularnie kogoś zabija, więc to się ogarnie z zyskiem, nazwijmy to. Do tego miasta pójdziemy. Na pewno części potrzebuję. Pytanie, w jakiej cenie tu są? Niezbyt przyjemnej. Ale można dobrze sprzedać nasze łupy. Może tarczę zostawię, bo wymienię je na te nasze. Okej. Już patrzymy. O! Kolega po fachu. Ładny atak, trochę utłuczony, a nad mnie przeszkadza, bo dzięki temu będzie miał trochę więcej życia. 48, tu jest ładna bazowa, kolejna hybryda. A, bo to tu powinno być. Ten niedługo być może przecież on nie jest najgorszy, więc nie chcę go zwalniać. Może będzie po prostu rezerwą. ...65 trochę mało. Dostanie to. Kogo więcej? Będziemy się naprawdę chyba opierać na anatomistach. No, tutaj nie musi nawet dobrych mieć statów, żeby to i tak coś z tego było. A, bo tu się zastanawiałem, czy przypadkiem mu innej broni w ogóle nie dać. Już wiem, o co chodziło, bo w sumie rzeczywiście... Zobaczymy. Rzeczywiście mógłbym mieć coś lepszego. Na razie chciałem odwiedzić to miasto na południu. Banditen, to nieźli. Ty się kiedyś wyleczysz? Tak, za 1 do 2 dni, czy nie najgorzej. Coś bym tu zmieniał.
Chyba nie. Kurde. Może być kiepski teren. A nie, jeszcze pustynia. Młoteczek wysokiej jakości i dobra czapa. Może ktoś młotkowym u nas zostanie. Chyba lepiej tak, bo nie będą rzucać dupki, a nie przyjdą. A nawet błąd zrobiłem, że się nie ruszyliśmy. Mała prowokacja młotkowego, on jest najmocniejszy. I tak, takie wystawienie do przodu zawsze ich zachęca do bardziej agresywnych ruchów. Ty to raczej nic nie trafisz. Jesteś po prostu pustym slotem na razie, ale musisz się nauczyć wojować. Dobra, tu niestety nie uderzymy. Tutaj to samo. Wiecie co? Przyblokuję ich tu. To w takim razie tutaj też, bo jak już powiedziało A, no to trzeba powiedzieć B. Patrzcie, cwaniaka. Podejdź za plecy kolegi. Gdzie najlepiej, żebyś strzelał? Tu. Dobra, trochę wsparcia z psa. Tu bym poczekał, bo liczę, że tego złożymy zaraz. Nie, pomyliłem się, bo ma tarczę skuteczną. Nie, tu. Brakuje nam tej punktów ataku najbardziej, bo przez to właśnie tak pudłujemy. Tarcza w górę i nawet się cofnij, żeby to był równoległy front. Tu, no spróbuj w niego. O, nawet weszło. Nie spodziewałem się. Pięknie.
chciałem, że go złoży. No, przynajmniej uszkodzi. Prawda. Tu. Może się złoży? Pięknie. Kto by pomyślał, że ich lider taki kiepski. Jego śmierć ich zdemoralizowała. Spróbuj tak. Lepiej. Dobra, plan jest tutaj wywołać większą panikę. Plan był, ale się zmył. Dobra, to pomogło. Spróbuj w niego. O, ładnie weszło. Tak, to już nie będzie strzelał. No, to już chyba wygrywamy. Mocno nam tego drugiego ataku brakuje. No i też generalnie... Mała penetracja, nie wiem czy mamy tak pechową tą bitwę, ale nawet jak trafiamy, to tak się to nie odbija na nich. Inna rzecz, że rzadko trafiamy ich. Ja nie chcę, żebyś uciekł. Ale chyba ucieknie, bo nasi koledzy nie potrafią tu ogarnąć sprawy. Ten tu złośliwie się czuje bezpieczny na odległość i strzela, mimo że już powinien uciekać teoretycznie.
tylko teraz myślę, że tu nam nie starczy punktów chyba u niego, żeby wszystko wziąć, tak jakbym chciał. Muszę opuścić to. Tego builda. A. Pies, widzę, tam pogonił. Dobra. Okej, najważniejsze, że to mamy. Bo to komuś być może dam. Ładnie. Jemu ciężka zbroja jest potrzebna, naprawdę. Może być jeden z lepszych ludzi naszych. Wszystkie części zużyliśmy. Zawsze już widzę, coś się rusza, to człowiek panikuje. Okej. Ceny są do przyjęcia. Żarcie też weźmiemy. W sumie te medykamenty również, o, drogie są. Co tu słychać? Nie. Czyżby to się zmienili? Bo kiedyś mieliśmy takich normalnych przeciwników, a teraz zarówno tu, jak i w tej drugiej rozgrywce, co chwila tacy się właśnie trafiają, trochę kosmiczni. No dobra, w takim wypadku nie będziemy tu siedzieć, po prostu stąd wyjeżdżamy. Nie ma anatomistów. O, wreszcie kolega doszedł do siebie. Chwilowo jednak wobec tego zróbmy tak. No dobra, tu mniej więcej już wiemy. Ci dwaj są ciągle nieustaleni, czym będą walczyć. I w jego przypadku właśnie widziałbym to. I bez tarczy. O. Tu na razie tarcza. A lubię mieć różnorodne uzbrojenie. Nie każdy musi mieć inne, ale generalnie nie chcę, żeby wszyscy mieli to samo. Ten najprędzej by się chyba nadawał na zastępstwo na tanka, jako drugi tank, bo z tym atakiem to coś średnio, ale z tą obroną, no to on nie byłby aż tak dobry.
Tylko to, kurde, no nie. Ten też jest niezły. 7-2. Ładna inicjatywa. Ile to wynosi? O, 2-4 już realne. Bardzo nawet ładnie. No i ten też musi atak wyhodować, a no chyba że zmienię i będzie walczył jedno w sumie, bo jeszcze mogę. Wtedy musiałbym mu dać powiedzmy tą i walczyłbym jednoręczną bronią w sumie. Że już mamy jego do jednoręcznego miecza. Tylko ten jest bardziej na no, taki szermierz. Z tym lekkim mieczykiem. No, nawet całkiem niezły atak, jak porównacie. To jest dobra broń. O, do porównania tu. No, jest różnica. Chociaż to nie jest endgame. To nie jest ten szlachecki. A tu też goblińska zabawka jest lepsza. Tylko ile to ma przebicia pancerza? 20, 70. Nie ma wielkiej różnicy, szczerze mówiąc. Tu chyba lepiej, żebyś używał tego. Dobra, póki co. Pozdrawiam i do zobaczenia.